Pytanie ósme. Ile jest osób boskich? Odpowiedź ósma. Są trzy osoby boskie. Żaden chrześcijanin nie zaprzecza, że w bóstwie jest jedność, a jednocześnie w pełni wierzy, że w bóstwie są trzy osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty, jak mówi nam m.in. Pan Jezus Chrystus z Mateusza 28:19. Prawda ta nie powinna być w najmniejszym stopniu osłabiona. Ten, kto nie pozwala na więcej w bóstwie niż trzy aspekty jednej osoby, nie jest chrześcijaninem, ale zwodzicielem i antychrystem. Nie wyznaje w pełni objawionego i prawdziwego Boga, nie Boga jedynie w trzech postaciach, ale w trzech osobach. I to tak odrębnych, że Ojciec mógł posłać Syna, jak mówi pierwszy list Jana, 4 rozdział, 14 werset, a Duch Święty zstąpić na tego Syna w obecności Ojca i w świadomości Syna, jak mówi Ewangelia Marka, 1 rozdział, 10 do 11 wersetu, jak to było nawet na zewnątrz przed człowiekiem, jak widzimy w Ewangelii Jana, 1 rozdział 33-34. Więc powtórzę, ten, kto nie pozwala na więcej w bóstwie niż trzy aspekty jednej osoby, nie jest chrześcijaninem, ale zwodzicielem i antychrystem. Taki nie wyznaje w pełni objawionego i prawdziwego Boga. Nie Boga jedynie w trzech postaciach, ale w trzech osobach. I to tak odrębnych, że Ojciec mógł posłać Syna. Duch Święty mógł zstąpić na tego Syna w obecności Ojca i w świadomości Syna. Jak to było nawet na zewnątrz widoczne przed człowiekiem. Tak, Trójca. Trójca. Taki jest wczesny i ogromny fakt odnotowany w Ewangeliach, wyraźne świadectwo Trójcy. Jaką sympatię można mieć z tymi, którzy pomijając taki fakt, potykają się o to określenie? Dlaczego mamy być tak służalczy wobec litery i tak bardzo pragnąć pozbyć się jakiegoś słowa, ponieważ nie ma go w niektórych mniej dokładnych przekładach Biblii? Rzecz jest tam wyraźna. Prawda nie tylko otwarta w Nowym Testamencie, ale przenikająca Biblię w bardziej zawoalowanej formie, charakterystycznej dla Starego Testamentu w ogóle. Od pierwszego do ostatniego rozdziału. Nie można teraz czytać pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju w sposób inteligentny, nie widząc, że w bóstwie jest więcej osób niż jedna. Nawet pierwszy werset pierwszego rozdziału daje pozytywne, choć stopniowe przygotowanie do jej ujawnienia, przynajmniej po jej objawieniu. Liczba mnoga rzeczowników i liczba pojedyncza czasowników. Pytasz, jak to możliwe? Na początku Bóg stworzył. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Być może wszyscy nie słyszeli, niemniej jednak prawdą jest, że w oryginale hebrajskim Bóg jest w liczbie mnogiej, naturalnie wskazując na więcej niż jedną osobę, ale nawet nie jest to liczba podwójna, bo w hebrajskim mamy liczbę pojedynczą, liczbę podwójną i liczbę mnogą, czyli więcej niż dwie osoby i tutaj mamy liczbę mnogą. Skoro w oryginale hebrajskim Bóg jest w liczbie mnogiej, naturalnie wskazując na więcej niż jedną osobę, to jednak słowo stworzył jest w liczbie pojedynczej, forma nieużywana tam, gdzie mówi się o pogańskich bogach, ale tam, gdzie mówi się o Bogu żywym. I tutaj mamy Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamaim, Va, Et, Haarec. I tutaj słowo jest bara, czyli stworzył,
liczba pojedyncza i mamy Elohim, liczba mnoga. W przypadku bogów, narodów, czasownik jest w liczbie mnogiej. W przypadku prawdziwego Boga, chociaż podmiot jest w liczbie mnogiej, czasownik jest często w liczbie pojedynczej. Przypadki takie jak rodzaju 20-13. Bóg spowodował, gdzie czasownik jest w liczbie mnogiej, jak rzeczownik, dowodzą, że Bóg Elohim był znany jako prawdziwa liczba mnoga. Jeden Bóg, trzy osoby. Czy coś mogłoby lepiej przygotować do objawienia jedności natury i wielości osób? Przyznajmy, że nikt w Starym Testamencie nie mógł z pewnością zobaczyć trzech osób, jak to zostało objawione później. Najpierw wierzący musiał czekać aż do Nowego Testamentu na pełne światło i prawdę. Kiedy jednak przyszła ona w Chrystusie i przez Ducha Świętego, osobliwe gramatyczne współbrzmienie, w którym występuje imię Boże, nie mogło nie uderzyć tych, którzy słuchają każdego słowa Pisma Świętego. Każde słowo natchnione. Ludzie, którzy mają niedbałe poglądy na temat natchnienia, mogą bez wątpienia kwestionować moc każdego słowa, ponieważ ich poglądy są niewiarygodne i zgubne, ponieważ z konieczności osłabiają one i podważają natchnienie, tak jak Bóg je objawił i jak Jego Duch je uzasadnia. Żaden błąd nie ma skutków szerzej rozpowszechnionych niż ograniczenie natchnienia do myśli Bożych w ogóle, a odmawianie go Jego słowom pisanym.